Siemanko, witam serdecznie. Dzisiaj kolejny dzień, jeśli chodzi o recykling przy piecu, odzyskiwanie miedzi z grubych kabli. No wiadomo, ciepły kabel, ciepła izolacja, łatwo się ściąga i wyciągać tą miedź z tego kabla. To chyba była czwórka. Ewentualnie szóstka. Opisu nie widać. No mam parę takich kawałków. Tutaj jest na podłodze jeden, a ostatnio udało mi się właśnie tyle odzyskać przy piecu, wyciągając właśnie druty z tych kawałków. I za chwilkę ten piec nabierze swoją temperaturę i będzie można spokojnie przystąpić do ściągania tej wierzchni izolacji, a resztę to kombinerkami. Zapraszam do ostatniego filmu, to będziecie widzieć, jak to szybko się odbywa, taki odzysk miedzi. A tutaj wisi mi linka, która nie posłuży do recyklingu. Linka 50 kwadrat. I tą linkę będę wymieniał w tych kablach rozruchowych. Zobaczcie, ile tu jest miedzi. O, już urwałem lineczka. Lineczka w środku. Nie wiem, czy tutaj będzie nawet czwórka. Gruba izolacja. Także ten kabel oryginalny idzie do recyklingu, a zastąpię go tym grubym kablem energetycznym, tą linką. Szkoda tylko, że ta linka nie jest spawalnicza, dlatego że ona jest bardziej miękka, bo ma cieńsze te żyłki w środku. Im bardziej cieńsze żyłki, tym jest bardziej miękki cały, cała linka jest po prostu miękka. Długość akurat miałem taki kawałek, jak przetnę na pół tą linkę, będą dwie końcówki, znaczy dwa kable, i te końcówki można będzie zalutować i odpowiednio zakuć. Może ja wam pokażę tutaj na przykładzie tego przewodu. O, tutaj jest miejsce na zakucie i polutowanie do tych żabek. Myślę, że zda to egzamin. Przynajmniej ten kabel wytrzyma dłużej. Ta linka energetyczna do uziemień, bo ma kolor żółto-zielony i tutaj idealnie będzie pasować właśnie. To miejsce. Tylko trzeba będzie tutaj właśnie polutować odpowiednio. Zacisnąć to i myślę, że to już kable długo wytrzymają, chyba więcej ten kabel wytrzyma niż ta żabka. No taki po prostu kabelek. Drut, nad drutem bym się nie zastanawiał, od razu by był recykling z takiego grubego drutu, ale linkę jednak wykorzystam. Nie wszystko od razu trzeba pociąć i oddać na złom. Też przydadzą, czasami się przydają takie linki na jakieś mostki, na właśnie tego typu kable, a nowe, oryginalne, naprawdę szkoda było pieniędzy na ten
kabel. No jedynie tutaj z tego co widzę, te żabki mogę wykorzystać, te krokodylki. Dobra, ja się zabieram za recykling, a to może pokażę w następnym filmie, jak to polutowałem. No bo to trzeba zrobić. Te kable nieraz mogą nam się przydać. Dobra, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.